dla mnie to jest już równaty, tak co by mnie było posłychać, ale... To nie jest jednoznaczne, jak się okazuje. Widzów zespół Lem My z Komańczy. Lem My to znaczy tylko my. No znaczy dzisiaj na scenie to tak, tylko my. W tej chwili. Śpiewaliśmy pierwszą piosenkę o Komańczy, która jest taką niewielką wiejską. Tylko, że naprawdę to nie tylko o samej wsi, a o mieszkańcach, bo późno się żenią młode chłopaki, a dziewczyny są bardzo ładne i żyją wesoło, śpiewają, tańczą, no jak widzicie. Trochę Komańcza na scenie dzisiaj, a my śpiewamy dalej. Co my śpiewamy? O, w naszym repertuarze nie tylko komaneckie utwory, ale również zapożyczone i nie tylko folklor wiejski, ale również miejski. I to taki przykład.
na niebie, a tak naprawdę o miłości. No tak, bo ona już chciała iść do domu, a on jej... Nie, zaczekaj jeszcze. A co mamie powiem? A powie, że kwiatki zbierałaś. No. Dalej znowu o kwiatkach, a tak naprawdę o miłości. Wodą, to też był w całym kwiatkach, może ktoś nie wie. No a w wodzie rybka. No i dziewczyna czeka na swojego chłopaka, który obiecał ją na wiosnę, się z nią ożeni, się ona czeka już Michała. A Michała bardzo późno, w listopadzie, no i się nie doczekała chyba. Ono takie trochę smutno, ale tak jak śpiewaliśmy dzisiaj, nie wolno wierzyć od razu. A my zostajemy przy temacie krzaków. Ale tym razem będzie krzaczek Laliowy, taki bardzo piękny krzaczek, który opowiada no piosenkę o krzaczku Laliowym, a tak naprawdę o miłości. No bo jednak musiała ta dziewczyna pójść za mąż, tylko nie wie jak jej będzie. Jak będzie dobrze, to ja sobie krzaczek sam rośnie, a jak będzie niedobrze, no to będę go podlewać, pielęgnować. Czyli piosenka o kwiatach.
Razem? Ciekawą historię, ponieważ nasi przodkowie ponad 150 lat temu wyjechali z gór, z Karpat, za chlebem gdzieś daleko, za okean. Za oceanem śpiewali swoje piosenki, śpiewali już w różnych językach, ale co ważne, zachowali pierwotność melodyjną. I to nasze słońce, które zaraz zaśpiewamy, jednak się urodziło w Karpatach, a emigrowało do Ameryki gdzieś. I tam śpiewa się całkiem troszeczkę inaczej, a my śpiewamy to tak, jak to było, no, w Karpatach przedtem. Каждый культуры
Wokal i kapela odpoczywają. Porozmawiamy z Kermanem o naszych strojach oryginalnych, lękowsko-wschodnich strojach z Komanczy. Więc poproszę o modelkę jedną. Agnieszka. Się tak nie narodził. Tutaj. Agnieszka. Zaczniemy z dołu czy z góry? Z dołu. Więc. To jest zapaska. Taki fartuszek. Pod zapaską mamy spódniczkę zwaną karbat, soroczka. I proszę zwrócić uwagę na ten ornament piękny, prawdziwy komanecki. A tutaj nad soroczką lejmy. Pamiętacie taka nasza wieś? Kameratko moja, pozycz mi lejbyka. Więc każda musiała mieć swój lejbyk. I co ciekawego, lejbyk u dziewcząt się różni od lejbyka, które mają nasze chłopaki, ale to później. I wizytówka Komańczy i całej wschodniej Lękowszczyzny, Krywulka. Krywulka lękowska urodziła się koło Komańczy w najbliższych wioskach i właściwie od tamtej pory stała się popularna w całym świecie. Ale kolory mają być takie. Dalej chusta, muszę się obrócić, która się kończy tutaj rozetą. Symbol słońca. Tam pod chustą oczywiście mężatka musiała mieć czepiec, a dziewczyna niezamężna miała wiano. Dlatego powiedziałam dzisiaj, że wianek to tylko dla dziewcząt niezamężnych, a kobieta mężatka ma czepiec, chustę, ale też ma krywulkę. Śpiewamy dalej. Prawo, na Rymanów. Na Rymanów i z Rymanowa na Króli. No i teraz taka piosenka bardzo popularna. Inaczej nie przyjedziesz tam. Opowiada niby o chłopaku, tak naprawdę o jego miłości nieudanej. Miał 11 dziewcząt, ożenił się z 12. A później siedział i plakał, Boże, Boże, dlaczego z tą pierwszą się nie ożenił? No i skończy. Wrócę nie dojedziesz. Jak już się ma wejść,
byłeś? I wizytówka Comanche. Kariczka. Kariczka to kuleczko, przetłumaczam. Piosenka niby o kuleczku, bo to się tańczyło i śpiewało, a tak naprawdę o miłości. Tam na oliwaczka kupała się kaczan, tam na oliwaczka kupała się kaczan. Witam ja się witam, witam ja się witam, fortinę pokażam. Witam ja się witam, witam ja się witam, fortinę pokażam. Fortinę pokażam. Każdy śpiewa to na swój lat, a my po swojemu, więc opowiada o czym? Że mogę sobie zaśpiewać nawet na trzy głosy sam. O śpiewaniu niby, a tak naprawdę o miłości. Głosy, Yeah.
Заспівали ми скрипці, Зеньо, Солося, акордон Кшишів, Роберт з контрабасом, Владечек, Славчо, Аня, Агнєся, Марися і я. Зеньо, для зеспіву Вемни. To na chwilę mi odejście, jak pięknie w tanecznym rytmie zespół Łemny odchodzi z sceny. Brawo, brawo, brawo. Brawo, brawo, ogromne brawa. Za nami zespół Wemny.